Znajduje się właśnie przy ulicy Mokotowskiej 56 w Warszawie. To właśnie tutaj mieści się niezwykłe atelier Tomasza Ossolińskiego. Czemu niezwykłe? Zapraszam Was do środka, obejrzyjcie materiał, a przekonacie się czemu. Znajdujemy się we wnętrzach atelier Tomasza Ossolińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Tomaszu, po pierwsze, masz piękne atelier, które trochę przypomina starą bibliotekę. Czemu akurat taki pomysł na taką aranżację wnętrza? To jest typowo, mam wrażenie, męskie wnętrze. Tutaj ubieram panów. Chciałem, aby się tutaj dobrze czuli. A myślę, że porównanie do biblioteki jest bardzo bliskie, ponieważ katalogi z tkaninami, które są wystawione na półkach, troszeczkę wyglądają jak zbiór ksiąg wszelakich, więc słuszne spostrzeżenie. Powiedz mi, ponieważ ty, no można powiedzieć, że jesteś takim weteranem już biznesu modowego, bo pierwszą kolekcję stworzyłeś, jak miałeś 16 lat, no to moje pytanie brzmi, kiedy ty się zorientowałeś, że chcesz być projektantem? Jakbym bardzo małym chłopcem, pierwsze portki uszyłem sobie w wieku 8 lat i paradowałem w nich na wakacjach. Więc tak naprawdę zawsze wiedziałem, że chcę to robić. A czy to ktoś w tobie zaszczepił tę miłość? Tak po prostu miałem. Inni się bawili piłką nożną, a ja maszyną do szycia. No to bardzo zdolnym dzieckiem byłeś, jak 8 lat miałeś i już portki sam uszyłeś. No tak mnie ciągnęło do tej maszyny. Stała sobie w domu i była takim mechanicznym cudem, które mnie bardzo jako małego chłopca pociągało. A później w wieku 18 lat stałeś się głównym projektantem marki Bytom. I moje pytanie brzmi, czy to nie był zbyt wielki ciężar na barki tak młodego człowieka jednak? Ja o sobie w tamtych czasach myślałem jako o bardzo dorosłej osobie, więc nie czułem się, że jest to coś ciężkiego, coś dużego, coś ponad. Uważałem, że to jest naturalna droga do rozwoju. Moim idolem w tamtych czasach był Yves Saint Laurent, notabene film jest w kinach. I zawsze miałem sobie za złe, że był o rok młodszy, jak zaczynał. O matko, a z perspektywy czasu nie masz takiego poczucia, że jednak to było za dużo, czy uważasz, że to była właśnie dobra droga? Z perspektywy czasu uważam, że to był jakiś absolutny dar i zrządzenie losu, które było jakimś niesamowitym zbiegiem okoliczności, czymś, co tak naprawdę prawie w ogóle się nie zdarza. I bardzo dziękuję losowi za to, że żyłem na Śląsku, że tam był Bytom. Fabryka 3000 ludzi, 100 krawców we wzorcowni i ja na czele tego. Wtedy wydawało mi się to normalne, ale też wtedy funkcjonował wielki przemysł odzieżowy w Polsce. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc kompletnie się już to zmieniło, są inne czasy. I na tamten moment, na tamte czasy udało mi się wejść na najwyższy szczebel i od niego zaczynać. W tamtych czasach pracowałeś z ludźmi, którzy byli dużo starsi od ciebie. Tak. Czy oni nie mieli problemu z tym, że taki młodzieniec w sumie trochę nimi zarządza jednak? Krawcy i konstruktorzy byli w wieku moich rodziców, dziadków. Musiałem im pokazać, że to potrafię i tak naprawdę przy pierwszych dwóch, trzech zetknięciach z nimi w pracy we wzorcowni oni zobaczyli, że ja wiem, o czym mówię, a że to nie są tylko fanaberie młodego projektanta, plastyka wtedy, bo tak mnie nazywano, tylko że mam z nimi dialog i w zasadzie jest to jedno z najpiękniejszych, najcenniejszych moich doświadczeń życiowych, że mogłem pracować, prezydenci latają nad nami, dzisiaj jest pan prezydent Obama u nas, więc stąd te zakłócenia. Niesamowite doświadczenie i niesamowita moja wdzięczność dla losu za to, że tak się to udało. A czy też to, że byłeś taki młody, wtedy, że tak młodo zaczynałeś, na przykład pomogło ci dzisiaj w kontaktach z młodymi projektantami w Project Runway? Ja trochę widzę w nich siebie. To jest tak, że obserwując pewne ich zachowania, pewne emocje, pewną czasami nieporadność, widzę siebie sprzed wielu lat i tak mi się miło na to patrzy, a tak naprawdę jest to grupa, była to grupa, bo program już za nami, pierwsza jego edycja, fajnych, utalentowanych ludzi.
Co na przestrzeni tych wszystkich lat projektowania, bycia w ogóle w tym biznesie modowym, najbardziej Cię, nie wiem, zaskoczyło, zdziwiło, ale też jak zmieniało się Twoje podejście do mody? Sama moda i jej mapa w Polsce i jej funkcjonowanie bardzo się zmieniła. Nie było internetu, nie było Facebooka, Instagramu, tych wszystkich narzędzi, z których dzisiaj wszyscy czerpią. To były czasy, kiedy nawet nie było TVN-u chyba bodajże jeszcze. To były czasy wielkich przemian. To były czasy, kiedy umierał wielki przemysł. Ludzie kierowali produkcję na zachód, do Chin, w świat. Polska się otwierała. Rozkładano i składano z powrotem łóżka polowe, na których handlowano towarami wszelakimi. Minęło 25 lat od pierwszych wolnych wyborów. 21 lat temu ja zaczynałem, więc jak gdyby ta droga jest bardzo interesująca. To, że dzisiaj są blogerki modowe, ludzie, którzy piszą blogi, piszą w internecie i to wszystko funkcjonuje w sieci, tego wtedy nie było. Były targi w Poznaniu. Jaki masz stosunek do tego, do blogerów modowych? Ja przyznam szczerze, że kiedy pojawił się internet i pojawiły się te wszystkie zjawiska internetowe, patrzyło się na to troszeczkę z ciekawością. Prasa drukowana była tą wartością największą, czyli kolorowe magazyny, sesje modowe, alfabety towarzyskie. To wszystko było wtedy najcenniejszą zdobyczą na rynku, najważniejszym źródłem przekazów. I nagle obserwowanie tego, jak to wszystko wpada w sieć, jak ludzie zaczynają czerpać z tego. Dzisiaj moi koledzy pokazują kolekcje i w tym samym czasie można to oglądać online w internecie. A jest to niesamowita przemiana i niesamowity progres, jeżeli chodzi o rozwój wszystkiego i to tylko sprzyja. Kiedyś nie byliśmy w Unii Europejskiej, nie było mnie stać na to, żeby uczyć się w San Martins. Dzisiaj wszyscy mogą to robić. Ceny są inne. Świat się skurczył w pewnym sensie. Ale czy to też jest dobre, czy czasami ma to jednak jakieś takie negatywne skutki i negatywnie wtedy widzi się modę? W modzie i w projektowaniu uważam, że najważniejsze jest skupienie i poświęcenie się temu. Jeżeli ktoś mądrze potrafi z tego czerpać, z tego, co daje dzisiejszy świat, dzisiejsze otoczenie, może szybciej i dalej zajść. Więc to tylko tak naprawdę od nas samych zależy. Takim pięknym w sumie ukoronowaniem Twojej pracy, Twojego dwudziestolecia, można powiedzieć, jest film, który wchodzi na ekrany kin. Czy możesz powiedzieć coś o tym filmie? Bo to jest pierwsza taka sytuacja, że tworzy się film pełnometrażowy o polskim projektancie. Tak jak wspominałeś, teraz Yves Saint Laurent jest w kinach, ale zaraz będzie film o Tobie. Co możemy zobaczyć w tym filmie i w ogóle skąd zrodziła się idea? W ubiegłym roku Judyta Fibiger, reżyserka i pomysłodawczyni tego projektu, zadzwoniła do mnie i zaproponowała mi takie przedsięwzięcie, aby powstał film dokumentalny, bo jest to film dokumentalny, godzinny, o pracy i o przygotowaniach do pokazu. Jest to troszeczkę dla niej kontynuacja jej poprzedniego filmu, czyli Political Dress, o historii polskiej mody od czasów powojennych do dzisiejszych, do współczesności. I tak sobie wymyśliła, zadzwoniła, zaprosiła mnie do tego projektu. Ja się zgodziłem, zaufałem jej, bo widząc Political Dress zobaczyłem, jak on solidnie i rzetelnie jest zrobiony. No i teraz spotykamy się w kinie. A co tam będziemy mogli jeszcze dokładnie zobaczyć? Kto się pojawia w tym filmie? Bo pojawiają się też postaci znane słuchaczom Radia Zecchini. Pojawia się kilka osób. Są to osoby, które w jakimś momencie mojego życia odegrały dla mnie bardzo ważną rolę i bardzo pomocną. Odwiedzam parę miejsc, w których pracowałem, w których funkcjonowałem. Ale też pokazujemy to, Judyta pokazuje, bo to jest jej spojrzenie na moją pracę, to jest jej dokument, jej praca, jej wizja. Pokazuje Judyta też przygotowania do samego pokazu, więc dla osób, które interesują się modą i też takim zapleczem, backstage'em, myślę, że może to być ciekawe spojrzenie. No właśnie, bo w tym filmie też będziemy mogli zobaczyć kulisy pokazu, na który to pokaz zaledwie niewiele osób zostało zaproszonych, czyli tak naprawdę niewiele osób wie, co tam się działo. Zaproszeni zostali goście standardowo, 300 parę osób, o które postanowiłem jeszcze bardziej zadbać. Kiedy moi goście dowiedzieli się, że to będzie zamknięty pokaz, gdzie
nie będzie kamer, nie będzie fotoreporterów, paparazzi. Bardzo się ucieszyli, że mogą się skupić tylko na tym, żeby zobaczyć kolekcję, żeby pobyć razem, żeby pobyć prywatnie. I to przyniosło fajne efekty, ludzie byli bardzo z tego zadowoleni. A ja też wiedziałem, że jest film, że tak naprawdę za chwilę ten pokaz zobaczy jeszcze więcej osób niż widziało go wtedy. To na koniec takie pytanie do ciebie, o czym jeszcze marzysz modowo? O tym, żeby mieć marzenia. A nie masz? Mam. Najgorzej będzie, kiedy ich nie będzie. I już teraz pracuję nad dwoma projektami, już sobie tam układam pewne pomysły w głowie i mam nadzieję, że samego mnie zaskoczą. Bardzo się z tego cieszę. No dobrze, to ja w takim razie życzę Ci spełnienia wszystkich Twoich marzeń, a Was, drodzy Państwo, zapraszam do kin. Dziękuję uprzejmie.